Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabo i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku ciśniemy dalej Bibi, trzeba na niej nabić rangę, słuchajcie, nauczyć się nią dobrze grać. Oprócz tego zapraszam was na mojego Instagrama, bo gdy wy oglądacie ten odcinek, ja jestem aktualnie na regatach youtuberów, na których możecie mnie spotkać, więc również was tam zapraszam. Mazury, Róża, Wiatrów, który ma być jutro? 24, jak ja to nagrywam, jest 23, 24, 26 jesteśmy na regatach, więc jeżeli chcecie, to was zapraszam. Jestem tam w ekipie, słuchajcie, z Bladim i Manojkiem, także fajna sprawa, jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, Instagram na górze koniecznie wbijajcie. Oprócz tego zapraszam was do subowania i na Facebooka, na którym odbywają się live'y. Dzisiaj sobie ciśniemy, słuchajcie, starcie. Naszą Bibi, wydaje mi się, że stoloweczki sobie pogramy, oprócz tego mamy jeszcze napadzik, zadymkę, siu, więc coś na pewno się dla nas znajdzie, ale wydaje mi się, że poćwiczymy sobie najlepiej tutaj, słuchajcie, na starciu solowym, ponieważ tam najlepiej się nauczyć skilla, tak mi się przynajmniej wydaje, jakoś ograć tą postać. Gdy gramy sami, jesteśmy tylko na siebie, prawda, tutaj zdani, to najlepiej się nauczyć postaci właśnie na tym trybie. Fajnie by było tutaj nią też polecić na środek od razu, bo ona ma, słuchajcie, bardzo duży AOE damage, czyli taki dookoła. To jest spoko. I trzeba nią się nauczyć też, żeby wcześniej używać tego walnięcia. Pięknie, zebraliśmy bardzo dużo upgrade'ów. Idealnie wręcz. Roza będzie próbowała do mnie iść. Myślałem. Pięknie, Jezus Maria, jaki damage mamy tutaj. Tej, dobry meczyk. To wbijanie nią na środek jest całkiem dobrym taktycznym zagraniem. Ósemeczkę mamy, super. Dobra, wstrzymajmy sobie tego ulta. Tam Barley jakiś lata. Ale ścisnę tego Barley'a, patrzcie na to. O nie, Barley. Will you do this, bro? Dobra, uciekamy w takim razie. Nie chcę ci się bić, to nie. No ja na ciebie, moja droga, to nie będę za chętnie podchodził. No ciebie to się będę bał, cholera. Ty z tym swoim ulti możesz duży rozpierdziel tutaj zrobić na mnie. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dostał meteorytem. Dzban. Padnę. O, dobra, udało się. Ledwo, ale już byłem naprawdę już... Aż mi się pośladki tak skilczowały. Tragedia. Zacząłem trochę panikować. Ale dobra, udało się. Najważniejsze. 34,10 za rangę. Jest dobrze. Jest dobrze. Starcie solo wygrane. Kolejne 853 punkty. Były pucharki. Plus 25 do jakiegoś zadymiarza. To oczywiście, że weźmiemy sobie, słuchajcie, na naszą Bibi. Where is Bibi? Where is Bibi? Moc zatrzymana do Bibi. Elegancko. I w końcu możemy sobie ją upgrade'ować. Więc Bibi, jak najbardziej idziesz w górę tutaj. Pierwszy poziom dopiero, to strasznie powoli idzie, moja droga. Strasznie powoli. W ogóle zobaczmy, jakie Bibi ma skiny, bo tego też nie patrzyłem wcześniej. Jeszcze nie ma skinów. Okej, okay, dobrze wiedzieć. 150. Kolejny meczek. Ciśniemy. Bibi robi ostrą zadymkę tutaj dzisiaj. Dobra. Szkoda, że nie mogę cię przez ścianę dziabnąć. Bardzo chętnie bym to zrobił. Nie wiem, czego ty oczekujesz tutaj, gościu. Naprawdę nie mam pojęcia, co ty próbujesz tu zrobić. Dobra, czaj się tutaj, typiarzu. Ja sobie idę w drugą stronę. O nie, najgorzej. Padłem. Bardzo głupio zagrany mecz. To moja wina. Zamiast odepchnąć ją, podejść do niej z odepchnięciem, to ja wszedłem tak głupio. No, tutaj tragicznie, tragicznie zagrane.
przeze mnie meczek. Szkoda, szkoda. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy nie wlecieć po prostu na Jana, wlecieć w środek i tu jak najszybciej zabrać po prostu te punkty z środka. To też jest dobre wyjście, słuchajcie. I tak zrobię. Spróbujmy zrobić tak jeden meczek. Jak padniemy, to padniemy. Nic się nie stanie. Myślę, że nie tylko ja próbuję tutaj Jana zrobić. Dobra, mamy to. Ona jest bardzo dobra na początkowe starcia. O, what the hell. Mam cię. Pięknie, 6 punktów. I lecimy jak burza. Bardzo dobrze ona leci meczek. Lecimy w bitkę. Na rozy trzeba uważać. Rozy trzeba bardzo uważać. Dobra, wyrzuciła ultimate'a. Na szczęście. Mamy cię. Roza jest out. Pięknie, lecimy jak zadymiarz. Przepraszam, że tak mało mówię czasami, ale tak się skupiam, słuchajcie, czasami na tym meczu, że to jest kosmos. No gościu, ja se mogę poczekać na ciebie, ty masz tylko 2 punkty. Nie wiem, czego ty oczekujesz w ogóle. Stary, ja mogę stać tu na środku pół dnia i czekać, aż ciebie albo coś zabije, albo... no... albo coś zabije, czyli jednak dostałeś meteorytem. Pięknie, jesteś numerem 1, czyli bieganie na środek jako Bibi jest całkiem fajną taktyką, Holender. Nie wiem, czy nie będziemy sobie jej częściej stosować, słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Teraz będziemy mieli jeszcze tam skrzydeczkę do tworzenia, więc też się tym zajmiemy. Chyba, że będziemy mieli 2 skrzynki gdzieś obok siebie, to wtedy możemy pomyśleć, żeby nie biegnąć na środek rzeczywiście. Teraz były 2 na środku. Nie wiem, czy to jest dobry, żeby rzeczywiście... Dobra, więcej niż 2. Pięknie. Dobra, jeszcze raz. I 3 upgrade'y za darmo tak naprawdę. Pięknie. I 4 już bita, super. To El Primo jakiś będzie próbował cwaniaczyć. Leżysz. Prawie, jakbym go tu kurde trafił jakoś ładnie. O, Frank Sinatra. Spadaj. Też byś mnie tu próbował z boku walnąć. Mam 5 punktów, trzeba uważać. To nie jest aż tak dużo. O, lecie, wycwaniłem się tutaj. Mam cię. Nie wiedziałem, że on tam jest. Niezłe sprawdzenie krzoka było. Dobra, poczekajmy sobie na nich. Mam cię? Boże, boję się tej rozy. Mam cię? Pięknie, dobrze. Taktycznie rozegrane. El Primo też się mnie boi raczej. Dobrze. Bij się z nim. Pamiętajcie, gdzie 2 się bije, tam 3 korzysta. Leć w krzoki, gościu. Do widzenia. Wygrane. Zadymeczka! Plus 8 punktów. Bibi całkiem nieźle sobie radzi, kurde, teraz. Jak fajnie wiesz, jak nią grać, to kurde, te mecze nabierają tutaj kolorów, moi drodzy. 44 punkty. I zróbmy sobie tak. Otwórzmy skrzyneczkę. Co my tu mamy? Monety, Colt. Plus 6, Shelly plus 25! Kurde, tutaj nazbierane zostało sporo, całkiem. Fajnie. Wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli chodzi o starcia, to mogłoby fajnie wypadać Bibi z Coltem. Bo Bibi by sobie odpchało, lecimy na środek, zdecydowanie tam jest tyle punkcików.
Go, rasz środek, rasz środek. Rasz środek, zbierajcie sobie punkty po bokach. Bartek leci na środek. O, jest, 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 good, good, good. 3 points. Darmowe punkty, moi drodzy. Siódemeczka! Tak się wygrywa giereczki. On nie wie, on nie wie. On będzie sprawdzał. On będzie sprawdzał z każdej strony. I leżysz, gościu. Sneaky. Dziękuję bardzo. Pana Niedźwiadka też zdzielimy. I mamy 11 punktów. I mamy wygrany mecz kolejny. Bibi mistrzem zadymki tutaj jest. Mistrzem pojedynków. Dobra, przyczajmy się. Mamy cię. No, było blisko tutaj. Było blisko, nie użyłem ultimate'a, ale było okej. Było wszystko opanowane, słuchajcie. Meczyk wygrany, kolejny. Lecimy rangą jak dzic do góry. Go for it. 34, no, trochę nam braknie. Nieważne. 875 pucharków. Okej, go for it. Zobaczmy sobie, co mamy w sklepie, bo też dzisiaj nie patrzyliśmy. 160 na każdego zadmiarza tutaj mamy. O, 10 hajsu za free. Czemu by nie? Czy mamy coś do kupienia dla Bibi? Za 28 tutaj mamy do Mortisa i też się zastanawiam, czy tego nie wziąć. A jest do Bibi. Piąteczka, zadyszkę. Dobra, weźmy. Czemu nie? Co mamy dalej? Do Jessie raczej nie. Do Mortisa ewentualnie. Mortis też jest całkiem przyjazną mordeczką. Dobra, super. Okej. Czy ja Bibi mogę ci ulepszyć? Mortisa mogę, ale nie chcę ulepszyć aktualnie. Dobrze, zagrajmy sobie ostatni meczek, słuchajcie, dzisiaj. Naszą Bibi. To jest bardzo dobra taktyka. Tu mamy tylko teraz dwie skrzynki na środku, więc raczej się nie opłaca lecieć na środek. To może być ciężki mecz. Przez to, że środek nie jest taki zapełniony, słuchajcie, jak myśleliśmy, że będzie. O nie, ale głupio przegrałem! Ohohoho, najgorzej! Głupio przegrałem! Dobra, dobra, dobra. Głupia przegrana. Na koniec sam głupia przegrana. Kurde. Słuchajcie. No nic. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Brawl Stars. Oczywiście, jeżeli wam się podoba seria z Brawl Stars, zostawcie taktyczną łapę w górę. Subika na kanale. Zapraszam was na Instagrama, na którym... Pyk, Instagram. Na którym będą pokazywały się niedługo zdjęcia z Manojkiem i z Bladim na regatach youtuberów, więc jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, a na pewno chcecie, to zapraszam was tam serdecznie. I na Facebooka, gdzie odbywają się live'y. Także trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.